Trudne pytanie, jaki będzie przyszły rok w badaniach migracyjnych. Będzie na pewno interesujący badawczo, dlatego że pandemia wiele zmienia. Ten okres zamknięcia, który mieliśmy w początku roku, czyli w marcu i w kwietniu, spowodował, że część migrantów z Polski wyjechała. Ta tendencja wróciła i w jesienią migranci znów wracali do Polski. Zastanawiające jest, jak się zmieni sytuacja na rynku pracy i czy w branżach, w których zatrudnieni są migranci, dojdzie do wzrostu bezrobocia i zmniejszenia zapotrzebowania na pracę migrantów. To wszystko są znaki zapytania i na pewno sytuacja migracyjna będzie dynamiczna w przyszłym roku. Dla moich badań interesujące jest to, że zaczynamy nowy projekt z Horyzontu 2020, który będzie dotyczył integracji migrantów, ale już nie tylko w dużych miastach, takich jak Wrocław czy Warszawa, ale w mniejszych ośrodkach i miejskich oraz na wsiach. I to będzie dla nas temat badawczy na kolejne lata. Chcemy pokazać, że Polska pod względem migracyjnym bardzo się zmienia i że ten ogromny napływ migrantów w ostatnich 5 latach powoduje zmiany i pewne wyzwania społeczne nie tylko w dużych miejscowościach, w dużych miastach, ale również w małych. I mamy nadzieję, że te badania w ramach nowego projektu Horyzont, który nazywa się Holcom, dadzą odpowiedzi na pytania, jak wygląda integracja migrantów i ich funkcjonowanie w mniejszych ośrodkach. Myślę, że dla wszystkich badaczy migracyjnych te zmiany, które były wprowadzone, obostrzenia dotyczące przemieszczania się, czasowo zamknięte granice, spowodują, że będziemy mieli wiele pytań i wiele materiału do badania w najbliższych miesiącach. Wszystkiego dobrego.